Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Oczywiście dodatku Serce z Kamienia, no i o Jezu, myślałem, że coś tu jest. Słuchajcie, jesteśmy już przy tej wsi, gdzie mieliśmy się spotkać z panem Lusterko. Co to jest? Nazwałbym to raczej jakąś abstrakcją. Niemniej jednak, idziemy do wieżby, która jest przed nami. Zobaczymy, czy jest jeszcze tam pan Lusterko. Okej, najwidoczniej jeszcze tu przebywa. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czarami. Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. Skąd wiesz, że go znam i że czymś mi się naraził? Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą cię ofierczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego, kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś Wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuję ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. W poprzednim odcinku wspominałem o... Akurat opierałem się tutaj na serialu o
o demonach na rozstaju dróg, ale muszę wam powiedzieć, że no, ma to coś do rzeczy, bo zazwyczaj było tak, przynajmniej w serialu, ja będę cały czas się opierał o serial Supernatural, tak? Bądź też w Polsce znany jako Nie z tego świata. I tam właśnie było coś takiego, że zawieraliśmy układ, a demon dawał nam, nie wiem, władzę czy pieniądze, cokolwiek. I on po jakimś czasie zgłaszał się do nas o spłatę długu, tak? Czyli na przykład w tym przypadku o życie chodzi. Ale zobaczymy, jak to się tu potoczy. Co takiego zrobiłeś dla Orgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku, chudy jak szkapa, w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopuł. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem, cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Ta, przejdźmy do konkretów. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. Oczywiście, że mu pomożemy, tak? Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. No cóż, bardzo, bardzo ciekawe. Co tu pisze? Aha. Waldikowal, komendant Straży Wiejskiej. Nabór, dobra. Do Olgierda musimy iść, ale weźmy sobie, mam nadzieję, że tu jest wykrzyknik. A, ja tu kiedyś byłem. Tutaj ubiliśmy panią Wilkołak. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Dobra, słuchajcie, tak więc widzimy się już, jak będę niedaleko Olgierda, bo kawałek drogi jest. A zapewne po drodze jeszcze odwiedzę jakieś punkty na mapie. Sprawdźmy. Do Olgierda. Oczywiście, że tak. Tutaj sobie odwiedzę te 3 punkciki, może nawet 4.
i widzimy się u niego. Nie będę was zamęczał, bo to są zapewne jakieś gniazda i tego typu rzeczy. No to do... Ależ wieje. Do zobaczenia za momencik. Okej, słuchajcie, nie jesteśmy może przy Olgierdzie już, gdzie mieliśmy się udać, ale... dodam tylko tyle, że jesteśmy w trakcie trasy i znalazłem strzeżony skarb, który oczywiście był oznaczony na mapie. Jest tutaj golem, tak? 36 poziom. A mówię, a w sumie czemu by wam tego nie pokazać, jak się z nim bije? Czemu by nie? Dzień dobry, panie golem. Kolega ma dużo życia. Musimy uważać na niego. Okej, okej, młynki, młynki! Pięknie! No młynki to jednak swoje robią. Chyba zarzućmy sobie kłen i jedziemy dalej, młynek. Czy wy to widzieliście? Dobra, strzeżony skarb, glify i dziennik jakiś. Nic szałowego. No ale dobra, zaprośmy płotkę. Tam mamy jakieś dzikie psy. Nie lubisz srebra, co? Dobra, chodź. Chodź, piesku. No chodź, 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 chodź. Tam jeszcze jeden jest. Ubijemy to sobie, bo... Czemu by nie? To ma wysoki poziom. Co nam daje tylko jedno? Więcej expa. Co, sielanka, nie? Nie ma takiej sielanki. Dużo one nam nie robią, w przeciwieństwie do tego, co my im robimy. I tutaj, zaraz za rogiem, to już sobie przybiegniemy, były, jeśli dobrze zauważyłem, nekery. I sobie to też ubijemy. Czekajcie, zróbmy tak. No, wypad. Co jest? Czemu uciekasz? Chyba, że nie ma gniazda, bo byśmy od razu gniazdo zniszczyli. Ale nie ma jednego? Spoko, zadowolę się drugim. Spójrzmy tylko na mapę, bo niedaleko Olgierda jeszcze był znacznik. Proszę bardzo, jest tutaj. I obok. Mamy czas. Dobrze mnie znacie. My mamy dużo czasu. Jeśli chodzi o takie podróżowanie. Okej, rzeczka. No chyba przez nią przejedziemy. Co tu jest? Wolniej. A, niedźwiedź. A, niedźwiedzia sobie zostawimy. On nam nie wadzi. Gniazdo potworów. Pająki. Spoko. Mogą być i pająki. Ale proszę mnie, ale się ładnie rozbiegają. Walczą w pojedynkę. Zazwyczaj widzę. Reszta odbiega na boki. Spoko. O kurde, halo, panie. Ale z tym dużym to ja nie chciałem walczyć. Dobra, wypijmy sobie grom. Gdzie uciekasz? Pięknie wchodzi. No, no to z gromem to ja mogę się bić. Gdzie jest duży? Dawać dużego. Chodź, zapraszam. Co, nie zadziałało? No chodź. No zobaczcie, no jaki... Raz dostał, bo krwawienie weszło. No to teraz to już kolego. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Serce Endriagi. Z pająka. Spoko. Gniazdo potworów. Najlepiej wysadzić je gwiazdą tańczącą lub kartaczem. No proszę bardzo. Dla osób, które grają pierwszy raz, bardzo fajna wiadomość, że takie coś Geralt mówisz przy okazji. A, tutaj widzę.
Nic ciekawego z tego nie ma. Dobra, pojedźmy sobie jeszcze do tego jednego miejsca, który jest tutaj. I sobie odwiedzimy Olgierda jeszcze w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czego się tam dowiemy. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj. Strzeżony skarb. Dziki? Proszę bardzo, dziki jest dziki, dziki jest zły. A latają, no. Ciekawe, czy to taka anegdotka. Właśnie, anegdotka. Sam jesteś jak ta anegdota. Czy to takie nawiązanie do tego, że właśnie dziki to ludzie Olgierda. No, dawaj, giniesz. Co tu jeszcze jest? Psy? Warg. Może być i warg. Tego też możemy ubić. I wilka też możemy ubić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra. Co tu było? Strzeżony skarb. Sprawdźmy to. Okej, okay, nic więcej. Jakiś list. Tu nic nie ma więcej. W sumie szału to nie zrobiło, ale zobaczmy, czy tu przedmiot fabularny to nie był. Musimy wymienić floreny, bo trochę ich nastukałem. Pobrudzony list. To jest to. Aha, okej. Okay. Synu kosy. Co, skądś mi się to... Okej. Okay. Skądś mi się to kojarzy. A tu mamy zlecenia, dokładnie. Co sobie weźmiemy, szybko pykniemy. Jeszcze to możemy. I skrzynia. Dziękuję bardzo. A teraz... Dzida do Olgierda. Zobaczymy. O proszę, skóra z dzika. To jeszcze... Jeszcze ciosy. Okej. No to pozbierają, bo to się może przydać nam. Na przykład w niedalekiej przyszłości, ale... Halo! Tu coś płonie! What the fuck? Halo! No jak za... O matko. Jedyna, zamknięte. Co tu się stało? Halo? Ten cały czarny cysosz to mnie może pocałować. Co tu się dzieje? Kogo ja widzę? Wiedźmin, co połknął kij od szczotki. Co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stół pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas.
Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Jak widać. Czy jeszcze tam nie... Zabiłeś mojego ojca! Nie. To łżesz, nie ja. Skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. No, na czym to skończyliśmy? Chyba już wiemy, co tak naprawdę dał. Po co to przedstawienie? Interes. Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak. Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Dobrze wiedzieli, jakiego dubbingera, lektora użyć do pana Lusterko. Okej. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Liczę na to. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie.
nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin, kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholernofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja. A może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł? Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. No, jebło to jebło. Na co drążyć temat? Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił i chce, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Jak przynieś? Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak 3-dniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma. A potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom?
Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. No dobra, najpierw domek. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ruth von Everec był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. No nie ukrywajmy. Powodzenia, Geralt. Ale pan Lustrek mógłby mi czytać na dobranoc. Taki ma głos. Nie wiem, czy też tak uważacie, ale jeden, nie licząc oczywiście, tak mi się wydaje, Barona, to jest to jeden z lepszych głosów, jakie tutaj mamy. No i oczywiście Geralt, tak? Ale dobra, słuchajcie. Hulaj dusza, porozmawiaj z Shani o grobowcu rodziny Evereców. No trochę zadań dostaliśmy, a ja dziękuję wam za dzisiaj, bo dzisiaj to już będzie koniec. Tak dziwnie kończymy. Ale czas antenowy się kończy, nie ma co przesadzać. Tak więc dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina III, oczywiście dodatku. Trzymajcie się, piona!